Witam Was serdecznie po krótkiej przerwie, a w sumie przerwy nie było, bo ostatnio nadawaliśmy z Zygfrydem Ciupką w Niemczech i Zygfryd puścił nasz wywiad, naszą rozmowę na swoim kanale. Także jeżeli chcecie sobie zobaczyć, o czym rozmawialiście, to może, no, możecie po prostu wejść na kanał Zygfryda. Ostatnio coś często bywam na różnych festiwalach i też Zygfryd mnie zaprosił na Enklawę Światła do Niemiec i w sumie w ostatniej chwili się zdecydowaliśmy i pojechaliśmy właśnie do Niemiec. 10 godzin jazdy, także na ostatnią chwilę był to trochę wysiłek, ale daliśmy radę. Też chciałam pozdrowić wszystkie osoby, które poznałam osobiście właśnie na tym festiwalu u Zygfryda. Super atmosfera. Bardzo fajnie to wszystko było zorganizowane. Więc pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. No i też chcę pozdrowić osoby z poprzednich festiwali, bo też byliśmy na festiwalu wdzięczności w Bieszczadach u Mietka Bielaka. Też dziękuję serdecznie za to, że mogłam tam być. Rewelacyjne tereny, rewelacyjne. Naprawdę pięknie było. Super ludzi też poznaliśmy. No i byliśmy też na innych festiwalach, więc trochę tego, słuchajcie, ostatnio było, więc pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj przejdę do wiadomości, co słychać w Stanach, bo tak jak zauważyliście, dużo się dzieje ze względu na te wybory, które się zbliżają w listopadzie, więc będzie o czym mówić. No i na koniec zaproszę Was na kurs dla początkujących z aromaterapii. Prosiliście, żeby rozwinąć, trochę powiedzieć o tym kursie, bo wiele z Was się zastanawia właśnie, czy to jest dla zaawansowanych kurs z aromaterapii, czy dla początkujących. To na koniec to dokładnie wyjaśnię, ale dla tych, co nie dotrwacie do końca ze względu na gorącą temperaturę w Polsce, no to od razu mówię, że jest to kurs dla początkujących i zaczynamy tym razem we wtorek o godzinie 19 czasu polskiego i na dole tutaj dam link do stronki, będziecie mogli sobie obejrzeć, co mówią studenci, poczytać cały plan kursu, obejrzeć kilka wideo, więc zapraszam serdecznie do tego linku, który umieszczę tutaj pod spodem. Więc zaczynamy z wiadomościami, zaczniemy od Joe Biden, bo znowu go, słuchajcie, ukryli. Już po raz szósty jest on chory, wiadomo na jaką chorobę. Wiele osób właśnie z niezależnych mediów twierdzi, że jest to wszystko, słuchajcie, robione specjalnie, żeby go trochę schować, bo on kompromituje, miesza w planach tych demonów, palnie coś, więc w tym momencie on jest właśnie w takiej pozycji ukrycia. Nawet jego personalny lekarz odmówił, powiedział, że nie będzie się wypowiadał na ten temat, ale co ciekawe, chyba choroba bardzo na niego źle wpływa, nie wie, czy jest prezydentem, czy jest wiceprezydentem. I tutaj jak było takie spotkanie online, Joe Biden powiedział, że on nie może prowadzić samochodu, bo on jest wiceprezydentem. I później się oczywiście poprawił, że jest prezydentem, także nawet nie wie, co on tam robi i kim tak naprawdę jest. Także zobaczcie sobie tutaj to zdjęcie z tego spotkania. Oczywiście wszyscy się z tego nabijają. Jakby nie wiedział właśnie, kim jest i nie może jeździć, no to sobie zobaczcie to wideo. Już kiedyś je puszczałam. Jak najbardziej on jeździ samochodem, prowadzi samochód, korwetę, tutaj szaleje. Także nie wiadomo, o co tam chodzi. No i tutaj kolejne wideo też Wam puszczę kawałeczek. Właśnie z tego spotkania. No i jest to facet żenujący, więc trzeba go chwilowo, słuchajcie, ściągnąć. Też dziwne jakieś rzeczy się dzieją w Washington DC. Akurat to, nie wiem, czy to jest ostrzeżenie dla kogoś, że była burza z piorunami i trafiła w kilka osób. I tutaj było też nagranie na żywo. Zaraz Wam też pokażę, jak prowadziła jedna z reporterek i przez przypadek po prostu nagrała ten kawałek, jak ta burza po prostu walnęła niedaleko Washington DC. Czy to był przypadek, czy ta burza miała walnąć w coś? Nie wiemy, ale przypomina mi się kawałek Trumpa "The Storm is Coming", czyli burza nadchodzi. Czy to nie jest właśnie przypomnienie
tego symbolu, o czym mówił Trump. I uważam, że faktycznie teraz ten czas taki chaotyczny i może oczyszczający nadchodzi ze względu na wybory 8 listopada. Wiele z Was widziałem, że myślało, że te wybory są 4 listopada. W tym roku wypadają 8 listopada we wtorek, tak jak mówi Konstytucja. Więc do tego czasu na pewno się będzie bardzo dużo działo, będą wychodziły różne ciekawostki, prawda? Więc przejdziemy po kolei, co się teraz dzieje, jak to wszystko wygląda. Zacznę może od takich wiadomości lekkich, a później przejdziemy do Pelosi i do całej tej ekipy. No i tutaj są ciekawostki dla osób, które mieszkają w Kalifornii, dla rolników z Kalifornii. Ale najpierw podam tutaj statystyki, które zostały upublicznione i jeżeli chodzi o przeprowadzki osób z dziwnych stanów, w tym w stanie, w którym ja mieszkam, więc od lipca 2020 do lipca 2021 Floryda i Teksas były górą, czyli najwięcej osób w Stanach Zjednoczonych wyprowadziło się właśnie do tych dwóch stanów. Floryda, 220 tysięcy osób przemieściło się i mieszka na Florydzie, czyli ekstra 220, Teksas 170 tysięcy osób, Arizona 93 na plusie. A teraz luzerzy, czyli ci, co stracili mieszkańców ze względu na to, jaką politykę prowadzili, co robili dla ludzi, biznesmenów, zamykali im biznesy, tyranizowali społeczeństwo, oczywiście osoby stamtąd, które mogły, to uciekły. Kalifornia, 367 tysięcy osób zwiało z Kalifornii, właśnie przez to niektórzy zostali po prostu postawieni pod ścianą, stracili wszystko, niektórym się udało, że przenieśli biznes do innych stanów, więc gratulacje. Nowy Jork stracił 352 tysiące osób, no i mój stan, w którym mieszkam, Illinois, 122 tysiące osób. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Kalifornia jest tutaj na pierwszym miejscu? No wiadomo, gubernator to już nie będziemy tym razem o nim wspominać, ale chcę tutaj przejść do nowych takich zarządzeń, bo to nie można nazwać prawem, które wprowadzili w Kalifornii i które na pewno wyludnią kolejne osoby, chociaż tym osobom, rolnikom będzie o wiele ciężej przenieść się z całym polem i ze wszystkim gdzieś indziej, więc w Kalifornii 23 lipca wprowadzono coś takiego, że jeżeli rolnik ma swoją studnię, ma swoją wodę czy strumień i korzysta z tej wody, to musi podać, ile dokładnie tej wody zużywa w miesiącu i musi za nią, słuchajcie, zapłacić. Jeszcze takiego czegoś nie było, ale w tym artykule jest właśnie opisane, że my, mieszkańcy, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, obywatele Stanów Zjednoczonych, jesteśmy tak jakby wynajmującymi, czy to grunt pod domem, czy to wodę, to nie jest nasze. Też wcześniej, kiedyś wiele, wiele lat temu nie wiedziałam o tym, dopóki nie stałam się właścicielką domu i się okazało, że grunt właśnie pod domem nie należy do mnie, tylko do rządu, dlatego są te wysokie podatki. No i oni teraz tutaj starają się rząd w Kalifornii przedstawić obywatelom, rolnikom, że będą musieli płacić za wodę, za którą do tej pory nie płacili. Jeżeli tego nie zrobią, to zostanie im narzucona kara 25%. Więc ciekawostka, ciekawostka. Kierowcy też ponoć nie mają za fajnie w Kalifornii. To wy, kochani kierowcy, którzy mnie oglądacie z konwoju wolności, pozdrawiam Was serdecznie. Artura też, bo mówił, że mnie oglądacie, to na pewno może w komentarzach nam napiszecie, o co to chodzi, dlaczego kierowcy, co tam się dzieje u Was. Proszę dajcie znać, albo zrobimy wywiad z Arturem. Wiem, że chyba Artur wrócił do Kalifornii. Ja będę za miesiąc w Stanach, to sobie porozmawiamy na ten temat. Także, no, tak jak widzicie, dzieje się. Arizona padła tutaj, 93 tysiące ludzi przeprowadziło się do Arizony, ale chcę Wam tutaj też powiedzieć o Arizonie, bo Donald Trump, tak jak wiecie, wspiera
niektóre osoby, które uważa za patriotów. Raz mu wyjdzie, raz mu nie wyjdzie. Tak jak mówił Donald Trump Jr., to nie jest nic, słuchajcie, na 100%. Ale ciekawostka z Arizony, bo były wstępne wybory 4 sierpnia na gubernatora. I mamy tutaj na zdjęciu patriotkę, proszę bardzo, Carrie Lake się nazywa. I ona właśnie została poparta przez Donalda Trumpa. Versus Karen się nazywa ta druga pani, która z nią startowała i ponoć przegrała. Co ciekawe, tutaj właśnie ta Carrie Lake, która jest po naszej stronie, na Facebooku, na Truth Social, na innych social media ma ponad 880 tysięcy subskrybentów, czyli osób, które za nią podążają, oglądają ją, a ta druga pani ma 13 tysięcy, czyli znowu, słuchajcie, powtórka, tak jak zawsze, osoba, która jest bardzo znana, popierana versus osoba, o której nikt nie słyszał, więc to jest taki trend demonów, za każdym razem dają taką kandydaturę. Więc tym razem się udało, bardzo dużo osób poszło głosować i o to chodzi, bo różne dziwne też rzeczy słyszałam, żeby nie iść, żeby sobie dać spokój, skoro takie jaja się dzieją. Jeżeli takie coś zrobimy, to nie wiem, czy nam wyjdzie na zdrowie, ale tym razem patrioci, łącznie tutaj z Trumpem i całą ekipą, wygrali. Wiele ludzi odwraca się właśnie od tych oszustw. Widzi, co się dzieje. Widzi, że coś tutaj nie styka, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, bo jak nie, no to będziemy faktycznie za tą benzynę płacić po $14 za galon, tak jak mi powiedzieli politycy pod Senatem, jak byłam właśnie z chłopakami z Konwoju Wolności. Myślałam, że to jest żart, ale teraz się zastanawiam, czy może to jest taki trend, do którego oni dążą. No, ostatnio wiecie, że trochę benzyna tutaj spadła w Polsce, nie wiem jak w Stanach, ale też słyszałam, że idzie w dół. No, ale zobaczymy, czy to trend będzie rosnący, czy malejący. Jeżeli będzie rosnący, to demokraci na tym bardzo stracą, bo wybory tuż, tuż i to są wybory, które są w sumie bardzo ważne nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla nas wszystkich Polaków. Wiem, że część z Was, jak się z Wami widziałam na żywo, to mówiliście mi, że sprawy w Stanach Was nie bardzo interesują, niektórych bardzo. Uważam, że to jest wszystko, słuchajcie, powiązane i to, co się dzieje w Stanach, ta cała ekipa, która działa w Stanach, demonów, to działa też na całym świecie. To jest ta sama szajka. I jeżeli będziecie wiedzieć, co się dzieje w Stanach, to będziecie mogli podobnie cokolwiek wprowadzić tutaj w Polsce. Oczywiście mówię o pozytywnych rzeczach. Jeżeli teraz widzicie, że w Stanach Zjednoczonych zaczynają od dołu, właśnie od wyborów, żeby to ludzie wybierali polityków, senatorów i tak dalej, i to ludzie mają po prostu się postawić, że mamy dość, chcemy zmiany, no to tak samo w Polsce czy w innym kraju. Zaczniemy od malutkich, lokalnych samorządów i pójdziemy w górę, po drabince. Więc to jest przykład dla nas wszystkich, jak się zachować. Że nie możemy myśleć nie wiadomo o czym, jak nie jest posprzątany po prostu grunt. I to się teraz dzieje. Tutaj właśnie ta Carrie Lake ostro walczy. Oczywiście też była tutaj fajna wypowiedź. Jack Posobiec, pochodzenia polskiego, właśnie mówi, że teraz wszyscy patrzą tutaj na Maricopa County w Arizonie, co się będzie działo, jak te wybory właśnie na gubernatora wyjdą. Także Arizona jest pod dużą lupą, mikroskop. Także dlatego sytuacja może się nie powtórzyć z 2020. Tutaj jest właśnie Carrie Lake i dała tutaj swoje przemówienie, napisała właśnie, że media głównego ścieku oczywiście przewracają, wszystko do góry nogami, nie raportują tak jak jest, nie dali tego zdjęcia jak matki właśnie z Arizony, które stanęły właśnie za Carrie. Po prostu pokazują to, co chcą z tego, co już wiecie. To jest to zdjęcie z Carrie, które ona chciała właśnie pokazać. Tutaj jest jej opinia, bo mówi, że też były jakieś problemy z drukarkami, coś tam się działo dziwnego w czasie właśnie tych przedwyborów, bo główne są w listopadzie, więc tutaj na chwilę tylko Wam
puszczę bez głosu, jak ona wygląda. No i tutaj mamy, jak ona wygląda, coś przez tą temperaturę, jaka jest w Polsce, to nie idzie mi za bardzo wideo. Wróćmy jeszcze na chwilę do Trumpa, bo Trump wspierał nie tylko Kerry Lake w Arizonie, ale także osoby w Kansas i w Missouri. I napisał właśnie wczoraj, że wszystko wygraliśmy. Czyli to, że staję za tymi osobami, wspieram je, reklamuję je, to ma bardzo duży wpływ. I taki plan, słuchajcie, mają patrioci, żeby jedną osobę, jedna po drugiej, wyłowić z tych demonów i zastąpić patriotami. Bo jeżeli właśnie wymienimy wszystkie te osoby w kongresie, wymienimy sędziów, prawników, wszystkie po prostu osoby na drabince, to wtedy będzie można się brać za tych dziadów po prostu o wiele łatwiej, bo teraz oni zajmują wiele stanowisk i dlatego tak to idzie. I spodziewamy się, że przed tymi wyborami w listopadzie może coś gruchnąć negatywnego, czyli spodziewają się, że będzie powtórka z rozrywki 2020, będzie wielki chaos, o którym pamiętacie na pewno, ale teraz ludzie są już na to przygotowani. To jest tak jak z wprowadzeniem czegoś, co było w 2020, teraz w sierpniu i we wrześniu. Ludzie po prostu nie będą chcieli się nabrać na to wszystko jeszcze raz. I patrioci przygotowują się do tego wszystkiego, wiedzą, że taki plan ma ta druga strona, więc tym razem nie będzie to zaskoczenie. I jeżeli zrobią coś takiego przed 8 listopada, to tym razem stracą poparcie wśród ludzi. Ludzie będą mieli taki gwóźdź do trumny, że będą wiedzieli na 100%, że coś jest nie tak, za każdym razem jest powtórka z rozrywki. Chyba, że mają coś innego jeszcze w zanadrzu i zrobią nam niespodziankę. Więc nasza rola jako osób zaangażowanych w to wszystko polega na tym, żebyśmy pokazali demonom, dziadom, kto tutaj rządzi, że ziemia należy do nas, kraje należą do nas i oni nie będą nam mówić, co mamy robić. Jeżeli ludzie sami nie podejmą tutaj walki z tym wszystkim, no to ktoś inny będzie im mówił, gdzie i kiedy mają jechać na wakacje, albo czy w ogóle mają jechać na wakacje. Jeżeli się komuś coś takiego podoba, no to będziemy mieli taką ziemię. Ale jeżeli dużo z nas, a wiem, że, bo widziałam was, spotykałam się z wami na tych festiwalach, rozmawiałam z wami na żywo i wiem, że chcecie zmiany, no to musimy się po prostu zorganizować, zebrać i się nie poddawać. I też mam dla was fajną wiadomość. Ogólnie w Washington DC panikują. Oni wiedzą, że są po prostu, każda ich rzecz, którą planują, jest rozebrana na czynniki pierwsze i demontowana. Nie wszystko nam się pokazuje, tak jak wiecie, bo media głównego ścieku nie są za nami. Notabene Trump podaje CNN do sądu i później następne stacje za to, że podawały fałszywe informacje na jego temat i na temat jego rodziny. Ale ostatnia taka wiadomość z szyfrem pisana, na pewno wiecie od kogo, ja ich będę nazywać kukuruku. Kiedyś były takie wafelki, ale akurat literkami pasuje, także będziecie wiedzieli, o czym mówię. I napisali coś takiego, to jest ostatnia przetłumaczona wiadomość. Jesteśmy razem, walczymy, stawiamy opór. Zorganizowany chaos jest tuż, tuż. Protesty są już zaplanowane. Ataki będą wzmożone. Czyli to prawdopodobnie nastąpi wkrótce. Nie wiemy, czy sierpień, wrzesień, październik. Więc ciekawe, że z powrotem właśnie kukuruku nadaje. Więc kolejna wiadomość, na pewno na którą czekacie, albo już wszystko wiecie, na temat Pelosi. Ja już tutaj pokazuję, bo Trump też powiedział na temat Pelosi, że wszędzie wtyka swój nos i niepotrzebnie poleciała do Tajwanu, bo Chińczycy ostrzegali, że jeżeli Pelosi wyląduje w Tajpej, w Tajwanie, tak jak widzicie, wychodzi w różowych spodniach i marynarce. Ja ją nazywam Dzidzia Piernik, bo nieraz nosi, słuchajcie, takie mini i dziwne jakieś inne rzeczy. Jakby była po naszej stronie, jakby była po prostu dobrym człowiekiem, no to mogłaby służyć jako
tak jakby przykład, jak się ubierać, no ale nie zawsze jej się to udaje, ale jest to po prostu demonica i ja tutaj nie będę jej oszczędzać słów. Więc po co ona w ogóle poleciała? Z tego co wiemy, no to ona jest właścicielką, słuchajcie, akcji, akcjonariuszką i firma, która znajduje się właśnie na Tajwanie, która produkowała chipy, to zaczęła ta firma bardzo dużo tracić i Pelosi zaczęła tracić na tych akcjach, więc też chciała zobaczyć, co się tam dzieje. To była taka wersja. Druga, w tym czasie, jak ona wylądowała na Tajwanie, to jej mąż, o którym już wcześniej mówiłam, że złapali go za jazdę, słuchajcie, po pijanemu i dostał tak zwane DUI, czyli takie ostrzeżenie. No i wtedy, jak się ma kilka takich ostrzeżeń, to się w ogóle nie może jeździć samochodem. No i w ten dzień właśnie jej mąż miał tę sprawę sądową, o którą wygrał. Dziwne, czyli po prostu było przydymienie, wysłał żonkę, proszę bardzo, ty jedź, wszystkie oczy będą skierowane w tamtym kierunku, a tutaj znowu będzie misz masz. I tak się stało, bo w sumie to jest bardzo ważna osobistość, jeżeli by była w porządku. I mąż, który jeździ po pijanemu, jeszcze gdzieś tam się wrąbał w kogoś, no to nie jest fajnie. Ale co ciekawe, dobra, już wyleciała ta Pelosi z tego Tajwanu i poleciała do Południowej Korei, bo chciała się spotkać z prezydentem Południowej Korei, Jun Suk. Ale prezydent Południowej Korei, tak jak pamiętacie, trzyma z Chinami, bo tam robi bardzo dużo różnych interesów i bardziej mu zależy na tym, żeby sobie nie zaszkodzić tam, na tej arenie politycznej, niż żeby z jakąś Pelosi się spotkać. Ona była święcie przekonana, że mają takie super tutaj interesy ze Stanami, że się uwielbiają, że prezydent Południowej Korei zrezygnuje z wakacji, rzuci wszystko i spotka się z Pelosi. Proszę bardzo, tutaj jest zdjęcie, jak prezydent Południowej Korei w tym czasie, jak Pelosi dociera do Południowej Korei, wita Pelosi. Ma to po prostu daleko, w czterech literach siedzi, pije sobie i już są tutaj zdjęcia. Oczywiście na pewno ona to widziała. Także taka akcja. Tutaj, proszę bardzo, zdjęcie jakieś z Pelosi. Tutaj zobaczcie, jak ona wygląda. Nawet jej nie poznałam. Dziwne. Bardzo. Nigdy nie wiadomo, jak to z tymi osobami jest. Czy to są prawdziwe osoby, czy to są po prostu jakieś inne. To też będzie trzeba się przyjrzeć. Ale tutaj jakoś tak jakby nie ona. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, jakie jest wasze. Najlepsze jest to, że on dodał, prezydent Południowej Korei, że on nie ma zamiaru sobie tutaj przeszkadzać w wakacjach. Z jakiej okazji? Mogła się z nim wcześniej umówić, a nie jakieś niespodzianki. I tutaj Peter Ducey też ją zaatakował. To było ciekawe. No, nie ją, tylko sekretarkę prasową Bidena. Właśnie z tym pytaniem, żeby nam odpowiedziała, dlaczego Pelosi poleciała na Tajwan. O co to chodzi, dlaczego się nikogo nie pytała, a tutaj właśnie sekretarka prasowa Bidena powiedziała, że no my nie będziemy tutaj nikogo więzić, jeżeli ktoś chce, to sobie może polecieć. I tutaj Peter się zaczął śmiać, on mówi, no dobra, no to powiedz, czy to miało sens, czy to była pozytywna wiadomość, jak to się rozegrało, pozytywnie dla Stanów Zjednoczonych, czy negatywnie? Ale wiemy, że trochę negatywnie, bo Chiny się wkurzyły i zrobiły coś takiego, że zaczęły ćwiczenia w 6 miejscach wokoło Tajwanu właśnie w tym czasie, jak Pelosi wylądowała na Tajwanie. Ćwiczenia wojskowe, gdzie wyrzucali różnego rodzaju jakiś sprzęt, jakieś rakiety. Ja się na tych sprzętach nie znam, na pewno osoby, które siedzą bardziej głębiej w tym temacie, będą wiedzieli co. Ale no to już było ostrzeżenie. No i tutaj mamy DeSantis, gubernator Florydy. I to jest osoba, która ponoć daje przykład dla innych. Słuchajcie, ja to zrobiłem, ja się przeciwstawiłem, wy też możecie. I to dla nowych polityków i dla tych, co siedzą na różnego rodzaju stołkach. Więc on ponoć jest tutaj włożony przez patriotów w
właśnie z tego powodu, że ma być przykładem, liderem dla innych polityków po stronie patriotycznej, że słuchajcie, wygramy, nie ma co się tutaj poddawać pod ten reżim. Więc przez to też jest duża panika, słuchajcie, w Washington DC, że nie idzie im to tak, jak sobie wymyślili. No i tutaj DeSantis i inni, tak jak macie Ted Cruz, macie też Kerry Noem z południowej Dakoty, wiele osób dołącza i walczy. I to są te stany, gdzie się wyprowadza duża ilość osób. Zobacz, co możesz zrobić, bo ja to zrobiłam i on jest tym przykładem. Ja kiedyś dałam taki przykład, że całkiem niepolityczny, że jeżeli jedna osoba przejdzie drogę i pokaże następnej osobie, to ona tą drogę przejdzie o wiele szybciej i dynamiczniej niż ta pierwsza, bo pokazała innym, że się da, że jeżeli jeden człowiek potrafi, to drugi tak samo. Więc to się, słuchajcie, tyczy wszystkiego, nie tylko tutaj polityki. I jak się pozbyć bagna, jak odsączyć to bagno, te wszystkie osoby? Właśnie pokazać ich złą stronę, nie chować tego. Kolejną osobą będzie Liz Cheney na Alasce, którą też uwidoczni i pokaże na talerzu, co zrobiła Trump. Więc trzeba iść do przodu, słuchajcie, mamy bardzo dużo pozytywnych wiadomości, to się wszystko zaczyna układać na naszą stronę i będziemy tego widzieć o wiele, wiele więcej, bo czas teraz tyka. Może się tak zdarzyć, że będzie jakaś powtórka z rozrywki z 2020, będzie trzeba trochę się przemęczyć, ale już tuż, listopad i będzie się działo, już się dzieje. Tak jak widzicie, w życiu byśmy nie pomyśleli, że Pelosi sama gdzieś wyleci. Nie wiadomo po co, niektórzy myślą, że to było robione celowo, żeby się jej po prostu pozbyć. I tak może być, tego się dowiemy albo wkrótce, albo jak już wszystko będzie posprzątane. Więc uważam, że wszystko idzie w pozytywnym kierunku i nie macie się co przejmować, tylko zakasać rękawy i wziąć sprawy w swoje ręce. I na koniec puszczę wam filmik, gdzie byłam kilka dni temu w Czechach na pięknej ścieżce rowerowej. Jeżeli chcecie, to możecie tam wpaść. Polecam serdecznie i też powiem wiadomości na temat kursu, który zaczyna się 9 sierpnia, czyli za kilka dni. Data jest wybrana szczęśliwa, więc ja wierzę w numerologię, więc jest szczęśliwa data na kurs. Jeżeli chcecie dołączyć, to jest kurs dla początkujących i puszczam wam już filmik. Tym razem nadaję z Czech. Jest tutaj świetna ścieżka rowerowa niedaleko Głuchołaz i Nysy, więc polecam wam serdecznie. Załączę tutaj nazwę tego miejsca. Rewelacja. Jeżeli macie rowery, to warto tu być. Chciałam was też zaprosić, osoby, które są na początku swojej drogi olejkowej, na kurs z aromaterapii dla początkujących. Widziałam się z niektórymi z was na ostatnich festiwalach i pytaliście się mnie, żeby właśnie powiedzieć, czy te kursy, które robię teraz, 9 sierpnia i 21 września o czakrach, teraz będzie o aromaterapii 9 sierpnia, czy to są kursy dla początkujących. Tak, ten kurs 9 sierpnia jest kursem dla osób początkujących. Jeżeli chcecie się nauczyć o olejkach eterycznych, jak je używać efektywnie, bezpiecznie, bo jest to dosyć ogromna wiedza i warto po prostu iść na skróty troszeczkę i nauczyć się od osoby, która już tą drogę całą olejkową przeszła i przechodzi dalej i podpowie wam, jak tych olejków po prostu używać na co dzień. Zobaczcie tutaj, jak pięknie jest. Więc zapraszam was serdecznie, powiem troszeczkę o kursie. Będziemy się spotykać 5 razy na Zoomie. Ja wam wyślę do klasy link i wtedy zobaczycie inne osoby na ekranie. Będziemy zadawać pytania, przerabiać dodatkowe materiały. Są też wideo nagrane na platformie. Po to to zrobiłam, żeby już część materiałów była dla was gotowa i żebyśmy dodatkowe rzeczy przerobili, jeżeli się spotkamy na żywo, pytania, odpowiedzi, a te materiały właśnie o olejkach krok po kroku są przygotowane dla was na platformie. Można też wydrukować takie materiały, więc
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Wiem, że ta data 9 sierpnia jest szczęśliwą datą, także dlatego wybrałam właśnie tą datę, także to jest data specjalna. Jeżeli chcecie mieć też powodzenie po takim kursie, jeżeli chcecie otworzyć jakiś biznes, czy chcecie dodać olejki do swoich klinik, no to będzie to data, która Wam przyniesie szczęście energetycznie. Ja w to wierzę i wiele moich studentów też, więc zapraszam jeszcze raz i tutaj będą linki na dole pod tym filmikiem. Pozdrawiam Was serdecznie z Czech. Jeszcze Wam pokażę, jak tutaj pięknie wygląda. Oczywiście natura, łąki, jeziorka, krówki, tutaj jakieś domki. Także no jest co robić, temperatura jest dosyć wysoka ostatnie kilka dni. No i za tydzień, za kilka dni się spotykamy we wtorek o godzinie 19 czasu polskiego. Także już będzie zimniej, już będzie chłodniej za kilka dni, także się nie musicie przejmować, że temperatura się utrzyma i nie dacie rady. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, ciao!